powiększanie policzka odbywa się za pomocą implantów, osteotomii, repozycjonowania kości twarzy oraz autologicznych przeszczepów tkanki tłuszczowej. Autologiczne przeszczepy tłuszczu stały się podstawową procedurą w wielu technikach chirurgii feminizacji twarzy i odgrywają główną rolę w zmianie kształtu i wielkości policzków. Powiększanie policzków jest w niektórych przypadkach najważniejszym rozwiązaniem dla uzyskania efektu feminizacji. Triangulacja między punktami policzków a podbródkiem, gdzie punkt podbródka tworzy wierzchołek trójkąta, a linia między punktami bocznymi policzków tworzy podstawę trójkąta, nadaje feminizującego wyglądowi niższym partiom twarzy. Można to skutecznie osiągnąć, powiększając policzki implantami. Stosujemy specjalne implanty polietylenowe o dużej gęstości. Zaletą ich jest występowanie kilku różnych kształtów i rozmiarów oraz możliwość umieszczenia przecięcia wewnątrzustne. Osiągnięcie symetrii implantów może być trudne i wymagające niebagatelnego doświadczenia. Gdy operator jest zadowolony z estetycznego wyglądu i dopasowania, implanty, które zostały zanurzone w odpowiednim roztworze antybiotyku przed ich wprowadzeniem, są przykręcane do znajdującej się pod spodem kości dwoma śrubami tytanowymi. Z każdej strony, aby zapobiec ewentualnej migracji i obrotowi. Implanty policzkowe zapewniają jednocześnie lifting tkanki tłuszczowej, zapewniając uniesienie policzka. Niektórzy chirurdzy opowiadają się za wycięciem policzkowych poduszek tłuszczowych Bichata w celu dodatkowego podkreślenia kości jarzmowych i lekkiego wydłużenia twarzy. Procedurę tę można wykonać w trakcie wszczepiania implantów policzkowych lub jako oddzielną, niezależną operację. Po zakończonej operacji błona śluzowa jamy ustnej jest zszywana. Komplikacje lub powikłania umieszczenia implantów policzkowych obejmują niewłaściwy dobór rozmiaru, asymetrię i niewłaściwe wypozycjonowanie implantów. Należy zachować szczególną ostrożność u osób o cienkiej skórze, u których implanty policzkowe, jakkolwiek dobrze ustawione, mogą wyglądać nieestetycznie, bo będą widoczne. Czasami nierówna krawędź implantu nad łukiem jarzmowym może wydawać się widoczna i wymagać korekty. Zakażenie, choć rzadkie, może wymagać usunięcia implantu. Implanty mogą migrować, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Może wystąpić znieczulenie w obszarze nerwów podoczodołowych, które w większości przypadków jest czasowe.